Dzień dobry, moi drodzy. Dziś piątek, 26 dzień sierpnia. W Słowie Bożym znajdujemy takie wskazówki. W Psalmie 96, wiersz 2. Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, zwiastujcie co dzień zbawienie Jego. I z listu do Kolosan, z 3 rozdziału, wiersz 16, apostoł Paweł napisał: we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Piątek. Wielu z nas pewnie na ten dzień czekało. Po całym tygodniu pracy można pomyśleć o odpoczynku. Nie jeden, kiedy myśli o piątku z radością, niemalże ze śpiewem na ustach, rozpoczyna ten dzień, bo wie, że trochę wypoczynku przed nim. Tym bardziej, kiedy teraz mamy świadomość tego, że kończy się okres wakacji i jeszcze ostatnie chwile wolnego można łapać. Miejmy nadzieję, że ostatnie promienie słońca, tak jak dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek codziennika, chwytamy również 26 sierpnia. I chce się nam śpiewać, chce się nam krzyczeć. Ale jaka jest nasza pieśń? Jakie są słowa? Jaka jest jej treść? To bardzo ważne pytanie. Bo wiele różnych melodii jest w naszych sercach. A dziś psalmista zachęca nas, abyśmy w naszym sercu śpiewem chwalili Pana Boga. Abyśmy śpiewali Bogu i błogosławili Jego imię. Byśmy na co dzień zwiastowali zbawienie Jego. A więc jest to wezwanie do tego, aby z naszego serca, z naszego życia, z tego, co robisz, jak mówisz, jak śpiewasz, płynęła radość. Ktoś może powiedzieć: ale ja nie mam zdolności, nie mam talentu muzycznego i mój śpiew jest bardziej fałszem. Wierzę w to głęboko, że jeżeli śpiewasz na chwałę Pana Boga, to każdy dźwięk, każda melodia przynosi Jemu chwałę. Nawet jeżeli z naszego punktu widzenia jest tam wiele niedociągnięć, wiele zgrzytów, być może nie jeden niezbyt czysty dźwięk, to jednak liczy się serce. Liczy się to, dlaczego i dla kogo chcemy śpiewać. Zachęcam Ciebie do tego, abyś jak najczęściej w swoich myślach, w swoim sercu, ale też na swoich ustach miał pieśń chwalącą Pana Boga. Bo z pieśni, tych chrześcijańskich, tych z niezwykłym przesłaniem, możemy zarówno nieść przesłanie i chwałę Bogu, ale możemy też czerpać mądrość. Mądrość poprzednich pokoleń, mądrość tych, którzy pisali teksty, którzy doświadczali swojej relacji z Panem Bogiem i przelewali ją na kartkę papieru, dodawali do nich melodię. Dlatego też Paweł mówi o tym, aby wykorzystywać treść pieśni i napominać się i być tymi, którzy czerpią inspirację z tych niezwykłych treści. Zachęcam, być może dzisiaj zajrzał do Księgi Pieśni, do psalmów, poszukał tam mądrości Bożej, poszukał wskazówek na każdy Twój dzień. Zachęcam Cię, byś może przez internet, może w inny sposób znalazł jakieś pieśni, piosenki wychwalające Pana Boga, by znalazły się one w Twojej głowie i byś mógł nucić je, radośnie chwaląc Pana Boga i nieść przesłanie pieśnią w kolejny dzień. Dobrego dnia. Zostań z Bogiem. Do zobaczenia.